Sam w to nie wierzę, ale to już dziś, za 2 godziny, pierwsza runda okręgowego Pucharu Polski, w którym zagrają drużyna Kartofliska, a nasi przeciwnicy to bar ulubiona ETV Derby. No i nie wiem, jak to będzie. Ktoś właśnie na spadochronie wylądował. Jest jeden mały problem. A wy jesteście tu, kurwa. Pomyliłem szatnię. Na 2 godziny przed meczem nie wiemy, czy mamy stroje do gry. Są koszulki? Tak. Ładne? No, ładne. Za te barwy dam się pokroić, kurwa, naprawdę. Dobra, jak ciągnę przodę z nieźle. Stroje to nie jest nasz jedyny problem. Tak uczciwie przyznam, że zespół Kartofliska ani jednego treningu nie miał przed tym spotkaniem. Co to ma być? Ale jesteśmy już słyszalni, czy tak nie? Tak jest, już jesteśmy. Puszcz. No dobrze, ale to chyba na jakieś znaki poczekamy, co? Maniek, nie chcesz pogwizdać na linii? Nie chcesz na linii pogwizdać? O właśnie, może tak? Faro posędziły, czy nie? Nie, no ja nie będę sędziował na linii. To może dojść do jakiegoś skandalu. Czy... Co trener powie o dzisiejszym meczu? Jaka jest taktyka? Spokojny, trener jest spokojny, taktyka jest prosta. Na początku gramy na Hansa, potem gramy na Radzie. I tyle, i wygramy. To wygramy! Kartofliska! A co się dzieje za bramką? Ultrasi cierpią, ale czego się nie robi w imię piłki? Zauważ, że kapitan drużyny Kartoflisk gra w okularach. No ciekawy wybór, jeśli chodzi o kapitana, natomiast no muszę powiedzieć, że tak patrzę, no niestety skład węgla i papy trochę. Ale teraz Jakub Olkiewicz, prosto padła piłka do Mogielnickiego, ale nie udało się Mogielowi tej piłki przejąć. A już zmianę? Oj, teraz pierwsza przerwa, drodzy Państwo. Czy jest to przerwa na uzupełnienie płynów? Nie, jest to przerwa na specjalny szpaler dla wyjątkowego kapitana, który miał poprowadzić tę drużynę do zwycięstwa, ale to jest symboliczna zmiana, bo ten grandhopper belgijski, o którym mówiłem, schodzi z boiska tych, kilka, nawet nie kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt kilogramów za dużo, okazało się balastem, który był w stanie nieść zaledwie przez kilka minut. I teraz w jego miejsce na boisku pojawia się Radek Rzeźnikiewicz. Powiem Ci, że poziom jak najbardziej godny pierwszej rundy Pucharu Polski. Z podkreśleniem, że tylko pierwszej. Czy jest Pani dumna z gry męża? A druga Pani? A ta Pani na końcu? A, on jeszcze nie gra. Sorry. Katarzyna i tak jest z Ciebie dumna. Tak? Tak. Ale tak obsrany to nie byłem nawet przed testami w podstawówce. Fantastyczny odbiór teraz. To był z numerem 6. To jest Juras. To jest Juras. Fantastyczny odbiór pod polem karnym rywa, ojej. To zagranie Rzeźnika było fantastyczne, natomiast Mogiel, który gra tutaj z numerem 7 jako gwiazda zespołu, nie poradził sobie trochę, ojej. Nie, to w końcu śmieszne wyobrażenia, nie. Może się rozkręci, będzie lepiej. Właśnie jest już za dobrze, bo żeby się nie rozkręcało. Ale też jesteśmy bardzo ciekawi, jak piłkarze, jak zachowają się pod względem motorycznym, to znaczy jak sobie rozłożą te siły dzisiaj na to spotkanie. Zwłaszcza, że są to ludzie, którzy na co dzień za kołnierz, z tego co mi wiadomo, nie wylewają. W ogóle jest fantastyczne, fantastyczne grono kibiców i powiem Ci, że przyśpiewki są absolutnie wymyślne, no na przykład nie poddawaj się, ulubiona ma, nie poddawaj się, 2 złote wódka. To jest tak życiowe. To teraz Rzeźnik był na spalonym i wydaje mi się, że po tych pierwszych 20 minutach właśnie utrzymanie dobrej linii spalonego jawi nam się jako największy problem jednej i drugiej drużyny. Za mało strzelamy. To widać. Ciebie nie było, też wygłosiłem taką swoją opinię na temat Jurasa, który oczywiście ma pewne braki piłkarskie, natomiast świetnie się ustawia w defensywie. Teraz uwaga, Mogielnicki! Ależ to była okazja, ale spalony jednak, nie tak szybko, po raz kolejny. Drużyna za trenerem do pierwszej porażki. Teraz będziemy mieć przerwę na uzupełnianie płynów. Powiem Ci, że teraz były kapitan już drużyny Kartofliska,
czyli nasz kolega z Belgii, zaliczył jedyne celne podanie, podał Mogilowi wodę. Czyli wszyscy. Teraz znakomita akcja Kuby Olkiewicza. On wyrasta nam tutaj na bohatera tego spotkania. Ależ teraz było blisko. Olkiewicz po raz kolejny w pięknej indywidualnej akcji, którą wykończył strzałem. Słuchaj, to był naprawdę dobry futbol. Na zero z przodu, jak mówiliśmy, po obu stronach. Ale chłopaki po prostu widać, że już mają dość. Ja ci powiem szczerze, że tyle nie biegałem już kurwa od dawna. Proszę Państwa, siadamy głęboko w fotelach, zapinamy pasy i dopingujemy kartoflisk. 9, 8, 7. Dzień dobry raz jeszcze. Druga połowa meczu kartofliska kontra ulubiona. Trener Zieliński w ogóle chciał zatrzymać to spotkanie i przedłużyć przerwę, dlatego że odzywają się do niego ludzie, że kolejka w Żabce, piw nie da się dokupić i z tego powodu miało być to spotkanie nieco opóźnione. No i trochę się udało, bo myślę, że ta przerwa trwała dłużej niż kwadrans. Nas dołączył trzeci zmienny komentator Łukasz Stasiak, tak jak wcześniej powiedziałem, mózg alkopoligami. Znaczy wiesz, ja dzisiaj przede wszystkim bardzo dobrą piłkę. Piłkę na wysokim poziomie, piłkę przygotowaną, piłkę dopracowaną. Piłkę taką, która tak naprawdę, no takiej, której brakuje w naszym kraju. I mam nadzieję, że albo jedna, albo druga żona dojdzie, jeżeli chodzi o Puchar Polski, bardzo wysoko. O właśnie, za moment na placu gry pojawi się ten, o którego się dopominaliśmy. Ma tu swój fan klub, już słyszymy, a więc pytaliśmy, dlaczego trzymają Ferrari w garażu, to Ferrari za chwilę wyjeżdża. Wyjeżdża na tor. Teraz faulowany pod polem karnym kartoflisk był zawodnik ulubionej. Ja myślałem, że to karny. Takie cięcie było konkretne. Zobaczymy, czy ta wrzutka będzie precyzyjna. Szansa, ależ kapitalna teraz bramka dla ulubionej. No coś nieprawdopodobnego. Czekaliśmy tutaj na dośrodkowanie. Czekaliśmy na precyzyjny dorzut piłki. A tymczasem mamy naprawdę błyskotliwe wyegzekwowanie tego stałego fragmentu gry. Tak, trener Zieliński musi reagować, na boisko wchodzi twój przyjaciel. Powiedz wszystko, co o nim wiesz. Mówiłem jeszcze w pierwszej połowie, przed startem tego meczu o Kubie Polkowskim. Sam Zbigniew Boniek mówi o nim biały anioł, a więc piłkarz o nienagannej technice, naturalna lewa noga. Jak się grało? Powiem szczerze, coś pięknego, najpiękniejszy dzień w życiu chyba. To jest naprawdę coś świetnego. Teraz szansa i gol! Bramka! Jakub Olkiewicz, kartofliska ulubiona, 1-1. Będzie jakaś specjalna cieszynka. Mamy tutaj kołyskę. Czy kołyska jest dla Kuby Olkiewicza? A teraz na boisko w zespole ulubionej wchodzi chyba Artur Szczepanik, żywa legenda warszawskiego podziemia, człowiek, który założył ulubioną, pseudonim Aszu, znany warszawski redaktor wielu czasopism, a wszystkich po kolei w swojej historii. Także też będzie na pewno okazja, zresztą zawsze jest okazja zaszem wypić lówkę w ulubionej i do tego Was zachęcamy. Teraz dobry strzał, jeszcze będzie okazja, żeby to wykończyć, ale boczna siatka. Zresztą mieli doskonałą kolejną okazję zawodnicy drużyny ulubionej. Bardzo blisko tutaj linii, bardzo blisko trenera Zielińskiego, cały czas znany kibic Legii Warszawa, tak jak mówiłem, podróżnik Oli Czoto, który już uzupełnia węglowodany, no bo po takim meczu trzeba te węglowodany uzupełnić. Jesteś w telewizji. Gdyby kończył Ferszter teraz, wiedział, że ta piłka...
Grzyżyński. No to jest człowiek, którego na pewno warto poznać dzisiaj. Nowy Świat 27 zapraszamy za jakąś godzinkę. Pewnie już tam się będzie coś dziać. Natomiast Kuba Olkiewicz teraz strzela i broni. Fantastycznie lang. Chyba pierwsza interwencja ratownika medycznego za moment. Skurcze złapały już Kuba Olkiewicza. Ojej, teraz będzie znowu. Ojej. Nie mamy noż, więc znoszony jest przez zawodników ulubionej. Daleko od noszy, można powiedzieć. Jest już doliczony czas gry, czyli Kuba wysypał się tak naprawdę w ostatnim momencie. Kasprzak teraz jeszcze gdzieś będzie próbował w końcówce pokazać swoje doświadczenie. Także Cysiono, kapitalna okazja po raz kolejny. Mówiłem o tym, że marnują te sytuacje naprawdę no permanentnie piłkarze jednej i drugiej drużyny. Spokojnie, Paweł, spokojnie! Paweł po tej bramce puszczony się skurwił. Karne! Mamy rzuty karne. Świadomość, że któraś z drużyn wygra to spotkanie, jest naprawdę niesamowicie przerażająca. Dobra, Krzychu pierwszy, Żelek drugi. Lipa nie chce. Nie, Lipa, strzelaj. Ale jak nie chce, nie ten... Marta, to nie strzelaj. Powiem ci szczerze, trochę nogawką mi cieknie. Za każdego wyjętego karnego kupię ci wódkę za 2 złote. Mateusz Januszewski, mimo że jest na boisku, dostarczył nam informację, jak wyglądało posiadanie piłki podczas tego meczu. 30% po stronie Kartoflisk, 40%, no bo jak żeby inaczej, po stronie ulubionej. Natomiast pozostałe 30% podobno Kuba Olkiewicz. Nie kombinujmy, prosty strzał i wygramy. I do ulubionej. Tak, i mogę wszystkich uspokoić, będzie jak co środę, jutro będzie można odczytać. Jakub Olkiewicz żyje, miał skurcz w obu nogach, dlatego cięło mu tlen. Dobrze, Michał Walczak, czyli nasz szalony reporter, dostarczył informacji. Teraz pierwszy rzut karny i mamy bramkę! Krzysztof Czerwonka zamienił 11 na gola, więc ta pierwsza kolejka, mały plusik, jeśli chodzi o drużynę Kartoflisk. Uwaga! A i teraz znakomicie ten, który jeszcze w drugiej części spotkania popisał się co najmniej 3 rewelacyjnymi interwencjami, przepraszam, także w rzutach karnych pokazuje, że jest przygotowany do tego meczu w sposób fantastyczny. Człowiek, w którym się rozkochała warszawska publiczność. Żelek strzeli to, co mam. Już jest na 11 metrze, już za moment stanie oko w oko z bramkarzem drużyny ITV ulubiona Żyżyński! Ależ zmarnował tego karnego i... Maciej Śliwowski jest blisko piłki, będzie uderzał prawą nogą, ależ się tutaj zabawił! Czyli to jest trzecia kolejka, jest po jeden. I jest 2-1 dla Kartoflisk. Doświadczenie Jacka Cyzio ma tutaj pomoc ulubionej, żeby wyrównać z tamtych rzutów karnych i proszę zobaczyć, jak po profesorsku się wykonuje. Jakby... Potopek, chcesz strzelać? Nie tacy piłkarze, nie strzelali. Przemek Zych pojawił się obok trenera Zielińskiego razem z Maćkiem Zielińskim, który już dojechał z Żabki. Przemek Zych strasznie hejtował w internecie na Twitterze Tomka Zielińskiego, że dokonał złych zmian. No ten strzał, powiem ci, może przesądzić o tym, że niestety, ale Kartofliska odpadną. No i Jakub Strugacz bardzo pewnie. I teraz... Jaki raz zjebie, to przegraliśmy. Juras musi wziąć odpowiedzialność teraz na klatę. Chodziłem przy 57,5 tysiąca ludzi do klatki. Taka presja to żadna presja. Jeśli chodzi o egzekwowanie rzutów karnych, patrząc na to, co wyprawiał w Turbo Kozaku, nie miałbym tutaj specjalnych nadziei na to, że będzie dobrze, no ale może trzeba mu dać szansę i poczekać. Bo jeśli teraz Łukasz Juras Jurkowski zmarnuje tego karnego, no to ulubiona meduje się w kolejnej rundzie Pucharu Polski i tak się właśnie dzieje. No i chuj! No i chuj, no i cześć, kurwa. Lepszy remis w dupę peli. No i przyszedł do nas ekspert, pan ulubiona dwa po Aszu, czyli Leszek Barman. Twoja ulubiona wygrała i cieszy się teraz na boisku. Fantastyczna sprawa. No uczucia mam mieszane, bo z jednej strony się cieszę, ale jednak drużyna Kartofliska to też nasza drużyna i szkoda, że któraś z drużyn musiała odpaść. No cieszymy się tą chwilą, ale nie do końca, no już łyżka dziegciu jest. No. Panie ambasadorze, szefie ochrony, trzeba było dużo alkoholu skonfiskować na wejściu? To nic się nie udało. Dziękujemy za to popołudnie i z pewnością nie był to najlepszy mecz, jak i tego lata oglądaliśmy, ale na pewno najbardziej absurdalny i najciekawszy. I trzymajcie się. Cześć.
Dziękujemy, do usłyszenia.